Z nami Bartek Jurecki po przegranym półfinale Mistrzostw Świata z Katarem. Bartek, nie da się w tym meczu uciec od najprostszego pytania. Co się stało i na ile wpływ na to, co się stało, mieli waszym zdaniem sędziowie? Znaczy, zacznijmy od tego, że no, popełniliśmy też parę błędów. To nie jest to, że dzisiaj zagraliśmy perfekcyjnie i po prostu sędziowie im zawsze pomagali. Nie, popełnialiśmy też błędy, ale no niestety, no, ciężko coś powiedzieć, no, sędziami nie da się wygrać, prosta, no. Z tymi dolarami, które dostali, aż szkoda coś mówić, bo tyle po to, co wylewamy, a taki kraj sobie organizuje mistrzostwa, to lepiej przekażmy im pierwsze miejsce i potem walczmy o drugie. To jest tak, jak powiedzieli Niemcy, tak, w poprzednim meczu, z Katarem po prostu nie da się wygrać. Znaczy, byśmy musieli mieć chyba, nie wiem, 10 bramek przewagi w ostatniej minucie, żebyśmy byli pewni wygranej. Tak powiedziałem, to nie jest, oczywiście, popełniliśmy błędy i tam możemy też się doszukać naszych, możemy mieć pretensje do siebie, ale w dużych przypadkach sędziowie pomagali. Dobrze, ale tu jeszcze coś jest do wygrania, brązowy medal. No na pewno, nie rezygnujemy z walki, dzisiaj musimy wziąć troszeczkę ochłonąć, bo burza w naszych głowach jest. Jutro musimy spokojnie sobie usiąść, powiedzieć, że mamy jeszcze jeden mecz i do domu chcemy wrócić z medalem. Tak, wiem, że pewnie o tym w tej chwili nie myślisz, ale wolałbyś zagrać o brąz z Hiszpanią czy z Francją? Ciężko coś powiedzieć. Obydwa zespoły są klasowe i naprawdę z najwyższej półki. Ja osobiście wolałbym Francję. Bartek, dziękuję ci, bo walczyliście jak zwykle, jak lwy. Dziękuję.